29 kwietnia wspominamy błogosławioną Italę Meala, dziewicę. Itala urodziła się 24 sierpnia 1904 roku w La Spezia, mieście na północy Włoch. Rodzice byli ludźmi szlachetnymi, niewierzącymi, bardzo zapracowanymi i wychowanie córki powierzyli dziadkom. To oni zatroszczyli się o jej wychowanie religijne i przygotowali ją do przyjęcia pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania, gdy miała 11 lat. Jako licealistka trafiła do środowiska ateistycznego, które cechował wysoki poziom życia kulturalnego i moralnego. W wieku 16 lat dramatycznie przeżyła śmierć 9-letniego brata Henryka. To trudne doświadczenie spowodowało całkowite odwrócenie się od wiary i kościoła. Ogłosiła, że jest ateistką. Po ukończeniu liceum w 1922 roku rozpoczęła studia filologii klasycznej w Genui. Tam zetknęła się z Federacją Włoskich Studentów Katolickich i wieloma wybitnymi osobami zarówno świeckimi, jak i kapłanami. Niektórzy z nich zostali kanonizowani lub beatyfikowani. Wśród nich byli m.in. święty Józef Moscati, święty Ryszard Pampuri, czcigodny sługa Boży Ludwik Necki, lekarz, błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, Divo Bersotti, sługa Boży ojciec Augustyn Gemelli, franciszkanin, błogosławiony kardynał Ildefons Schuster, benedyktyn, ksiądz Adrian Bernareggi, późniejszy biskup Bergano i jej spowiednik, ksiądz Jan Montini, przyszły papież Paweł VI, a wtedy asystent kościelny Federacji Włoskich Studentów Katolickich. Udział w formacji Federacji i współpraca z łaską Bożą przyczyniły się do jej nawrócenia. W Wigilię uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w 1923 roku przystąpiła do spowiedzi, a następnego dnia przyjęła komunię świętą. Od tego momentu szybko dojrzewała duchowo, angażowała się też w pracę Federacji. Studia ukończyła w 1928 roku. Jej pragnienia wstąpienia do zakonu sióstr benedyktynek zniweczyła choroba, ale zamieszkała przy klasztorze benedyktynek w Mediolanie i mieszkała tam do 1937 roku. Odkryła, że powołanie do świętości ma realizować w świecie. W czasie wizji mistycznych miała objawienia Trójcy Świętej. Pragnęła głębokiego zjednoczenia z Trójcą Świętą i życia, które to potwierdza. Pisała: Jezu, powierzam się Tobie. Moja dusza jest w Twoich rękach. Uczyń z nią, co chcesz. Moim jedynym punktem podparcia jesteś Ty. Na drogach ducha zanieś mnie, dokąd chcesz. Nie stawiam granic Twojemu działaniu. Uwielbiam Cię i zawierzam Tobie. Spraw, by moja zażyłość z Tobą była zdolna przyciągać światło i łaskę na wszystkich, których kocham i na cały Kościół. Itala zmarła 29 kwietnia 1957 roku w La Spezia i tam ją pochowano. Miała 52 lata. W czasie jej beatyfikacji 10 czerwca 2017 roku kardynał Angelo Amato powiedział o niej: Postać błogosławionej Italii Meli stanowi swoisty apel. Powszechne powołanie do świętości jest skierowane nie tylko do kapłanów i osób konsekrowanych, ale także do wiernych świeckich, którzy autentycznie żyją sakramentem chrztu i mogą się stać krzewicielami nowej ewangelizacji. Społeczeństwo potrzebuje świeckiej świętości w każdym obszarze, na polu edukacyjnym, w rodzinach, w środkach społecznego przekazu, w gospodarce, sporcie, pracy, polityce. W osobie błogosławionej Italii Meli Kościół daje sygnał świadczący o zaufaniu w możliwości osób świeckich nie tylko do życia w pełni chrześcijańską świętością, ale także do bycia twórcami i przewodnikami w odnowie kulturowej i duchowej społeczeństwa. Świat potrzebuje świętych świeckich, którzy zapłodnią ludzkość owocami świadectwa, dobroci i miłości. Natomiast papież Franciszek krótko scharakteryzował duchowość i przesłanie włoskiej mistyczki. Niech świadectwo nowej błogosławionej zachęca nas, w naszych czasach, aby często kierować myśl ku Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, który przebywa w komnacie naszego serca. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Italę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.